Wszystko będzie dobrze, Willow. Jestem przy tobie. Ach, wiem, kochany. To już niedługo. Zobaczysz. Wszystko będzie dobrze, będzie śliczne. I od razu pójdziemy z nim do naszej księżniczki. Chciałabym, aby go pobłogosławiła. Tak, to będzie piękny dar na rozpoczęcie życia naszego dziecka. Księżniczka będzie zachwycona, chociaż... Wiesz co? Słyszałem, że dzisiaj podobno ma przyjechać bardzo dużo koni. Nie wiem, czy będzie miała dla nas czas. Myślę, że znajdzie dla nas chwilę. Tutaj w stajni każdy władca dba o swoich poddanych. Każdy, kto tutaj rządził, dbał o każdego. Więc myślę, że dla nas również znajdzie czas. Co prawda, ona dopiero się jeszcze uczy, bo jest dzieckiem, ale myślę, że od rodziców zdążyła już otrzymać tą lekcję, że każdy poddany jest ważny. Nie musisz nic mówić. Wiem, że się strasznie męczysz. Więc może lepiej już nic nie mów więcej. To już udało się. Ale jest śliczny. Jak go nazwiemy? Myślałam nad imieniem Miro. Ale piękne. Idealnie do niego pasuje. I tak w ogóle ma identyczną maść jak ty. To jest aż niemożliwe. I co najdziwniejsze, nic nie zyskał po mnie. Cóż, jak widać, wdał się w mamuśkę. Ale jest przesłodki. I faktycznie, maść wręcz identyczna. Nawet grzywa jest podobna. Co prawda może jego plamki są troszeczkę jaśniejsze, ale no... Taki piękny. O, jak księżniczka go zobaczy, to będzie zachwycona. No to na to jeszcze czekamy. Chodźmy. Och, nie mogę się już doczekać audiencji. Zawsze chciałam kogoś poznać z wyższych sfer. Naprawdę? A czemu aż tak bardzo chcesz poznać się księżniczkę? Moim zdaniem to jest taka sama osoba jak każdy z nas. Wiem, to się wydaje dziwne. Wiadomo, że pewnie jest do nas bardzo podobna. Ale słyszałem, że jest magicznym koniem, więc różni się od nas. Ale jednak zawsze marzyłem o tym, aby poznać kogoś właśnie takiego. Ja może wydaję się jakimś, nie wiem, jakbym był jakąś ważną osobą. W sumie pochodzę z dosyć ważnej rodziny, takiej dosyć bogatej, która jednak wśród swoich znajomych miała również królów, jakiś tam, nie wiem, bogaczy, milionerów, jeszcze nie wiem kogo, z takich z wyższych sfer. Ale ja wtedy jeszcze byłem źrebakiem i nie udało mi się nikogo takiego poznać. Nikt nawet nie raczył spojrzeć na mnie, bo cóż, nasza rasa jest dosyć nietypowa, jednak u źrebaka, gdy zobaczyli takie uszy, to stwierdzili, co to jest. I no, nie chcieli w ogóle się ze mną zadawać. To było straszne. Ale, cóż. Z moimi rodzicami, pomimo tego, że mieli identyczne uszy jak ja, to rozmawiali zupełnie normalnie. Ja nie wiem, co oni do mnie mieli. I dlatego czułem się po prostu upokorzony, że nikt nie chce się ze mną zadawać. Nawet dzieci tych sławnych osób nie chciały się ze mną bawić. Więc teraz muszę to wszystko naprawić. A już dobra, rozumiem, wybacz. Nie chciałem się nas rzucać, ale po prostu nie wiedziałem. Skąd niby miałeś to wiedzieć? Dopiero co się poznaliśmy. Ale cóż, zawsze w życiu miałem takie przypadki. Życie nie jest idealne. Przepraszam, że przerywam wam rozmowę, ale ja muszę się koniecznie spotkać z księżniczką. Mam do niej bardzo ważną sprawę i to zależy wręcz od mojego życia i całej reszty tego, co mnie spotka. Co jest aż takie ważne? Iluzja, tak? Tak, to ja. Dla mnie jest najważniejszą rzeczą, aby spotkać się z moją córką, która wiem, że jest w tej stadninie. Jeżeli jej tutaj nie ma, to po prostu się załamie. Szukam jej już nie wiem od ilu lat.
jak była mała, to zabrali ją ode mnie. To było straszne. Uważali, że pomimo tego, że jest tak słaba, to nie zdołam jej wychować, więc przenieśli ją do innej stajni, właśnie tutaj. I tutaj się wychowała. Chociaż tak naprawdę nie wiem, jak wyglądało jej życie. Czy od razu przeniosła się tutaj, czy może była też w innych stajniach, w których ją wychowali. Ale tak mi jej brakuje. Zabrali mi moje własne dziecko. I teraz wreszcie mogę z nią zobaczyć, jak wygląda. Czy ma dzieci, czy ma rodzinę. Tak bardzo za nią tęsknię. Ojejku, to naprawdę straszna historia. Dobra, koniec tej rozmowy. Idziemy teraz do księżniczki. Ważniejsze jest właśnie spotkanie rodziny niż jakaś rozmowa o tym, co powiedział Magnus. Ale to też jest tak samo ważne, jak spotkanie z rodziną, no hello. Każdy ma tutaj z nas jakiś powód, żeby być w tej stajni. Każdy z nas ma inne cele. Nie wiem, ty chyba chcesz być jakimś dobrym koniem skokowym. Iluzja chciałaby spotkać swoją córkę, a reszta to nie wiem, jakie ma pomysły. Dobra, przestań wreszcie tak gadać. Przestańmy się wreszcie kłócić i chodźmy. My, słuchajcie, chcielibyśmy powiedzieć, że nie mamy w ogóle zamiaru się spotykać z księżniczką, czy jak ją tam nazywacie. Podobno to jest stanina nadziei, tak? Więc my chcemy stąd uciec i to jak najszybciej. Tak, totalnie nam się nie podoba życie w stajni. Chcielibyśmy stąd uciec, więc jeżeli pozwolicie, to my sobie pójdziemy i znajdziemy sobie jakieś stado dzikich koni. A po co? Przecież życie w stajni jest wspaniałe. Ja nie wyobrażam sobie życia bez ludzi. Oni dają nam jedzenie, opiekują się nami. Och, to wspaniałe sianko w stajni, ciepła dareczka. O Boże, nie mogę się doczekać. Będzie jak u mamy. Prawie, ale po prostu... Och, tak bardzo bym chciała już być w tym swoim boksie. To wszystko brzmi super, ale my jednak z Nugatem myślimy o lepszym życiu, więc narka, frajerzy. To prawda. Do zobaczenia wszystkim, miło było was poznać, ale my nawet nie idziemy na żadną pangięcę, ci jak to by nazywacie. Nie obchodzi nas to, że księżniczka pomyśli sobie, że ją nie obchodzimy, czy coś. Że spodziewała się większej ilości koni, a tu przyszło ich mniej. Więc może nawet nie zauważy różnicy, że brakuje dwóch koni, więc... Pa, pa! My idziemy właśnie żyć w dziczy, być wolnym. Nawet nie wyobrażacie sobie, jakie to wspaniałe życie. Pa, pa! Co za bezczelność. Te konie nie myślą o niczym innym, tylko po prostu sobie uciekną. To było takie łatwe. Jeszcze pewnie księżniczka się wkurzy. Nie rozumiem niektórych ludzi. I koni. A kto by się tam nimi przejmował? Chodźmy wreszcie na tą audiencję. Nudzi mi się od tych waszych rozmów, które no i tak nie mają sensu. Jestem za. Kto jeszcze? Nikt? No dalej. Zgadzamy się, idziemy. I to chciałam usłyszeć. Witajcie w Stoninie Nadziei. Ja jestem co prawda jeszcze księżniczką, ale już zarządzam tą stajnią, ponieważ niestety nie mamy na razie władcy. Moi rodzice nie żyją, dziadkowie również. I tak naprawdę oprócz mnie i mojego brata Ametysta nikt z nas nie ma żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o władzę w stajni. Ja cały czas się uczę od mojej cioci Livi, która otrzymała wiele lekcji od mojego ojca. Nie jest to łatwe życie, a mam nadzieję, że mi wybaczycie, że pomimo tego, że jestem tak mała, to
Daj sobie radę z tym wszystkim. I widzę, że dzisiaj mam dosyć sporo audiencji, także dziękuję wszystkim za przybycie i proszę o cierpliwość, bo na pewno wszystkich dzisiaj zdążę obsłużyć. Zacznijmy najpierw od nowych koni. Proszę, niech każdy z was się przedstawi i opowie coś o sobie. Wasza wysokość, nazywam się Iluzja. Jestem klaczą Rocky Mountain i przyjechałam tutaj głównie dlatego, że chciałabym znów zobaczyć moją córkę. I chciałabym tak troszeczkę streścić moją historię. Kiedy moja córka, Minasata, się urodziła, była dosyć słabym źrebakiem. Bardzo długo zajęło jej wstanie na nogi. Piła mleko i w ogóle wszystko, ale nie bawiła się tak jak inne źrebaki. Była bardzo słaba, praktycznie cały czas tylko leżała na trawie, wydawała się smutna. Nie wiedziałam, co zrobić. Właściciele też to zauważyli i w końcu stwierdzili, że chyba jednak nie jestem odpowiednią matką dla niej. I zebrali mi ją, przenieśli do innej stajni. Tak bardzo to przeżyłam, że poprzysięgłam sobie, że znajdę ją. I mam nadzieję, że ona tutaj jest. Czy znasz właśnie taką klacz Rocky Mountain imieniu Minasota? Proszę, powiedz mi. Błagam na moich kolanach. Prawdę, błagam. Jeżeli jej tutaj nie ma, to mogę od razu opuścić to miejsce i prowadzić dalsze poszukiwania. Masz szczęście, Iluzjo. Oczywiście, Minasota tutaj jest. I na pewno ucieszy się na twój widok. Jak chcesz, to mogę ją nawet przyprowadzić. Nie trzeba. Proszę mi tylko wskazać jej boks czy coś takiego. Albo po prostu powiedzieć się, co aktualnie robi, gdzie jest, to ja ją znajdę, spokojnie. Ja niestety nie mogę tego zrobić, ale oczywiście moi adoratorzy, którzy są tutaj wśród nas, pomogą pani znaleźć córkę, więc ktoś może z was mógłby ją odprowadzić? Ja mogę. Chodź, Iluzjo. Poszukamy twojej córki. Będę naprawdę wdzięczna. Czy mogę wiedzieć, kim ty jesteś? Wyglądasz jakoś znajomo. Jak tornado wręcz. Ten słynny król. Tak, wiem. Wszyscy myślą, że jestem jego siostrą, a tak naprawdę jestem tylko jego kuzynką. Nazywam się Forsycja. I tak już zdążyłam powiedzieć, jestem kuzynką Tornada. I mogłoby się wydawać, że to niemożliwe, ale to prawda. Jestem jego dosyć bliską kuzynką, więc no. Ale nie wiem, skąd u nas to podobieństwo. A, jasne, spoko. Dobra, chodźmy już. Nie chcę tutaj za mało zajmować czasu naszej wysokości. Witam wszystkich, nazywam się Tokio. Jestem klaczą Pinto. A ten mały tutaj szkrab to jest Milky Way. Milky Way, przywitaj się. Taki jesteś wstydliwy, że z nikim się dzisiaj nie przywitałeś. Miło was poznać. A mogłabym wiedzieć, dlaczego ten piesek siedzi na twoim grzbiecie? Czy coś jest związane z wami? Macie jakąś wspólną historię? Cóż, gdybym mogła to tak skrócić, to gdy byłam mała, to do naszej staniny, do tej mojej, w sensie, w której wcześniej byłam, w której się narodziłam, przybył taki mały piesek, właśnie Milky Way. Był jeszcze wtedy małym szczeniaczkiem. Ja byłam źrebakiem. I był strasznym urwisem. Wszyscy ludzie w stajni tak się cieszyli, że ten piesek przybył do stajni. Wszyscy go chcieli głaskać, po prostu chcieli się z nim bawić. A on, mały urwis, uciekł do stajni. Wszyscy ludzie za nim pobiegli. I gdzie go znaleźli? W moim boksie. Ja wtedy byłam przeszczęśliwa. Razem się bawiliśmy, a ludzie się śmiali z tego, co my razem robimy. Nie spodziewali się takiej więzi konia z psem. I kiedy dorośliśmy,
Właściwie całe życie spędziliśmy razem. Aż do przeprowadzki tutaj. Całe dzieciństwo się razem bawiliśmy. No i potem, jak już weszliśmy w dorosłość, to nadal ta przyjaźń została i cóż, mam nadzieję, że będzie jak najdłuższa. Wow, to jest wspaniałe, Tokio. Dziękuję. Witam, nazywam się Atlas. Jestem ogierem hanowerskim i z tego, co słyszałem, to tutaj w stajni macie dość sporo koni skokowych i chciałbym je wszystkie pobić, więc jeżeli byłaby taka możliwość, to mam nadzieję, że będę mógł wziąć udział w jakichś zawodach skokowych tutaj i mam nadzieję, że ludzie tutaj w stajni mnie przetestują w skokach i zauważą mój potencjał, bo ja bym chciał zdobyć jak najwięcej trofeów, tyle ile się da. Oj Atlas, powiem ci, że masz tutaj niezłą konkurencję. Obecnie naszym najlepszym koniem skokowym jest ogier Tennessee Walker Piorun. Taki izabalowaty, w zasadzie chyba to jest maść jasnogiada, jasnokrzczynowata albo jakiś tam izabalowaty, nie wiem, nie znam się na maściach. Ale taki właśnie jasny koń z blond grzywą, na pewno go zobaczysz na treningach skokowych, jak właśnie będzie jakiś trening, no to może go tam zobaczysz, bo on bardzo często ma treningi, więc na pewno rozpoznasz, że to jest ten mistrz. On zawsze wygrywa w naszych zawodach, więc ostrzegam, że będzie ciężko go pobić. Ten wasz mistrz nie wie, czego się może spodziewać po Atlasie. Najlepszym koniu skokowym w swojej poprzedniej stajni, która miała mnóstwo koni skokowych, a tylko ja byłem tam najlepszy. Nikt nie zdołał mnie pokonać, także przepraszam bardzo, ale chyba Piorun będzie musiał przejść na zasłużoną emeryturę. Skoro wygrywał u was wszystkie zawody, to prawdopodobnie ma już dość dużą karierę, tak podejrzewam. Mam już w tym dosyć spore doświadczenie, także wiem. Więc jak się dowiem, kiedy będzie następny trening, to obiecuję wam. Będziecie mieli nowego mistrza, a Pioruna możecie zepchnąć na drugi plan. Dziękuję. Witam panią. Nazywam się Magnat. Jestem ogierem Marowary, gdyby ktoś nie zauważył. To wszystko przez te moje charakterystyczne uszy. Och, w sumie tak naprawdę te uszy to tylko mój kompleks, bo nikt ich nie docenia. Praktycznie przez całe moje życie byłem niedoceniany. Moi rodzice jakoś umieli się dobrze zachować w fajnym towarzystwie, bo cały czas otaczali ich jacyś bogaci ludzie albo konie. Mnóstwo arystokratów, po prostu wszyscy ich uwielbiali, bo też byli jednak dosyć bogatą rodziną. A nikt mnie nie zauważył, bo mimo tego, że miałem identyczne uszy jak moi rodzice, to nikt nie chciał się ze mną zdobać. Nawet dzieci tych bogatych osób nie chciały się ze mną bawić. Po prostu czułem się tak niedoceniony, że stwierdziłem, że muszę to naprawić w swojej przyszłości i poznać kogoś takiego jak ty, czyli ktoś z rodziny królewskiej, więc jestem bardzo szczęśliwy, że w końcu się to udało. Bardzo mi miło. Muszę ci powiedzieć, że twoje uszy są zaskakujące. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam. Zdradź mi swój sekret, jak otrzymać takie uszy. Ja też bym takie chciała. One są po prostu wspaniałe. Myślę, że na pewno znajdziesz tutaj wielu przyjaciół, którzy docenią te twoje uszy. Są genialne. Wow, nie spodziewałem się, że usłyszę takie słowa od monarchini. Dziękuję, naprawdę. To dla mnie wielki zaszczyt. Mam nadzieję, Magdan, że będziesz dobrze tutaj czuł w stajni, że w końcu docenisz ten swój unikalny wygląd. I pamiętaj, tutaj w stajni każdy jest doceniany. Nieważne jak wygląda. Czy jest gruby, bardzo chudy, ma wywinięte uszy, postawione na dół, jest skromny, leniwy, czy jakikolwiek. Nawet jak
jakiś koń. Jest naprawdę nie do zniesienia, no to każdy tutaj go doceni. Bo każdy z nas jest inny i trzeba doceniać te nasze różnice. Więc nie musisz się o nic martwić. Na pewno zostaniesz dostrzegnięty tutaj. Dostrzeżony. O. No to zostałem ja. Nazywam się Pistosz. I jestem zwykłym kucem Exmoor. Bez żadnej jakiejś, nie wiem, bogatej rodziny, czy coś tam. Nie mam już takiej fajnej historii jak inni tutaj. Ale mam nadzieję, że może spotkam kogoś tutaj ciekawego, jakiś przyjaciół, nie wiem, miłość, cokolwiek. Chciałabym kogoś poznać, bo jeszcze mi się to nie udało. Pomimo tego, że nie masz ciekawej historii, to witam cię, Pistosz. Mam nadzieję, że będziesz tutaj dobrze czuł. No dobrze, kto nam jeszcze został? Bo widzę, że nasi poddani tutaj jeszcze stoją. Nie tylko ci nowi, ale też ci starzy, jak się to mówi. Dobra. Jakie tam macie sprawy jeszcze? Wasza wysokość, mamy wspaniałą nowinę. Urodziło nam się źrebie. Naprawdę? Wow, gratulacje! Pokażcie go! Albo ją! Hej! Miro, nie wstydź się! Cześć! Czy ty przypadkiem też nie jesteś rybakiem? Tak, jestem, ale starszym od ciebie. Ale spokojnie, jakbyś chciał, to możemy się pobawić, jeżeli będę miała oczywiście wolny czas. Wiesz, Nadziejo, chciałabym, abyś miała nadal dzieciństwo, ale jednak królestwo jest ważniejsze, więc nie wiem, czy będziesz miała w ogóle czas na zabawę z innymi rybakami, a zwłaszcza z rodzeństwem. Czy kuzynostwem resztą twojej rodziny? No tak, masz rację, ciociu. Niestety władza jest ważniejsza i nasze królestwo. Poddani są najważniejsi, więc miło było cię poznać, Miro. Ale nie wiem, czy uda mi się znaleźć czas. No cóż, ale miło było cię poznać, Nadziejo. Czy wszystko w porządku? Dobrze powiedziałem, bo w sumie to nie wiem. Tak, wszystko dobrze, kochanie. Po prostu musisz zrozumieć, że jednak monarchia nie ma za dużo czasu na zabawy czy cokolwiek. Na własne życie prywatne. Wiesz, o co chodzi. Nie mają czasu na przyjemności, muszą cały czas pracować. To jest trudne, ale musimy przywyknąć do tego. Na pewno znajdziesz jakiś przyjaciół tutaj w stajni. Jest tutaj mnóstwo źrebaków, także w twoim wieku. Więc nie musisz się martwić, że Nadzieja nie ma do ciebie czasu. Inne źrebaki na pewno będą chciały się z tobą bawić. To dobrze. Cóż. Takie jest życie. Nadzieja niestety nie ma dla nas czasu. Ale skoro są inne źrebaki, to też fajnie. Dobra, została nam ostatnia klientka. Co cię do mnie sprowadza, Enigmo? Cóż, ja mam dosyć ciekawą propozycję dla waszych wysokości. Dla was wszystkich, którzy tutaj są w władzy w stajni naszej. Chodzi o to, że ostatnio... Nie wiem, czy słyszałaś, ale doszło do ucieczki trzech źrebiąt arabskich. Pirata, Aramisa i Xaverego. Nudziło im się na pastwisku, więc stwierdziły, że uciekną do lasu. Ich mamy bardzo się o nich martwiły. Nawet Stefan poszedł ich szukać. I na samym początku dzieci miałyby dostać po prostu szlaban, że nie mogą się razem bawić. Ale potem, jak usłyszałam ich rozmowę, to właściwie odkąd przyjechałam do tej stajni, to zauważyłam, że źrebaki są raczej niegrzeczne, takie niespokojne. Nie bawią się tak jak inne źrebaki w jakieś normalne zabawy, tylko cały czas im się nudzi i nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Więc moim zdaniem
Najlepszym pomysłem, aby rozwiązać tą sprawę, będzie stworzenie szkoły dla zierbaków, żeby połączyć naukę z zabawą. Byłyby na przykład zajęcia z ujeżdżenia, skoków i innych dyscyplin jeździeckich. Każdy źrebie będzie mógł się zapisać na zajęcia, na które chce, którą dyscyplinę chce uprawiać. Oczywiście, jeżeli chodzi o nauczycieli czy coś takiego, no to jeżeli to wy będziecie zarządzać tą szkołą, to możecie ich wybrać sami. Ja tutaj nie chcę nic sugerować, ale tylko po prostu podaję taki pomysł, który mam nadzieję zostanie wysłuchany i przemyślany. Wiesz co, Enigmo? To jest całkiem ciekawy pomysł. I nawet zastanawiałam się ostatnio nad tym. Rozmawiałam o tym z moimi tutaj doradcami. I oni są właśnie za takim pomysłem, żeby na przykład był też taki oddział specjalnie tylko dla mnie i dla mojego brata, ametysta. Taki oddział właśnie dla monarchii, żebyśmy wszyscy mogli się nauczyć władzy w stajni. I to będzie oczywiście przeznaczone tylko dla mnie i dla ametysta. Ale jeżeli chodzi o na przykład dyscypliny jeździeckie, to oczywiście możemy coś takiego zapewnić rybakom. Bo na pewno każdy z nich chciałby zostać kimś innym, więc moim zdaniem to jest genialny pomysł. I gdybyś zechciała zostać dyrektorką tej szkoły, bo gdybym ja, mając jeszcze władzę tutaj w stajni, zarządzać mam jeszcze szkołą dla źrebaków, to po prostu to by mnie przerosło. Mam za dużo obowiązków teraz. Więc jakbyś mogła ty się zająć tą sprawą, skoro praktycznie sama to wymyśliłaś. To będzie dla mnie zaszczyt. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby ta szkoła była najlepszą instytucją, jaką widzieliście na tym świecie. Także nie musicie się martwić. Poradzę sobie ze wszystkim. Teraz będę szukać właśnie nauczycieli do tej nowej szkoły, a potem ruszamy z zajęciami. Myślę, że mogę się wyrobić nawet w tydzień. I wszystko uda mi się zrobić bardzo szybko. Także dziękuję i obiecuję wam, że na pewno wszystko będzie gotowe w następnym tygodniu. Ach, to chyba koniec na dzisiaj. Uff, co za ciężki dzień. Ale mam wrażenie, że chyba miało przyjechać dzisiaj więcej koni. Wiesz, zanim te konie tutaj do nas przyszły, to ty może nie zwróciłaś na to uwagę, ale ja słyszałam ich rozmowy, zanim tutaj przyszli. I widziałam właśnie dwa konie, które tutaj do nas nie przyszły. I słyszałam ich rozmowę, że one chcą być dzikie. I uciekły po prostu. Aha, no cóż. Skoro taki jest ich wybór, to nie będziemy ich zatrzymywać. Przecież Salsa i jej rodzina również wybrała taką właśnie drogę, czyli bycie dzikim, bo słyszałam, że ona już ma i męża, i dzieci, których właśnie spotkała tam w dziczy, więc skoro ona wybrała takie życie i czuje się tam dobrze, to skoro oni też chcą tak żyć, no to niech tak będzie. A jeżeli będą chcieli wrócić, to cóż, przyjmiemy ich i wybaczymy im to. Każdy z nas jest inny i trzeba to zaakceptować. Masz rację, mamy inne rzeczy na głowie niż przejmowanie się jakimiś dzikimi końmi, które nawet nie mieszkają u nas w stajni, tylko na obrzeżach. Więc jeżeli chcą tak żyć, to ich sprawa. Oto i ona, twoja córka. Wow, to jest chyba jej partner. Nie mogę się doczekać, kiedy ją przytulę. Dziękuję ci, Forsycja. Możesz odejść, poradzę sobie. Och, Teodor, kocham cię. Ja ciebie też, Lucyta. Och, czy to...
jeszcze lepsze. Wszystko jest takie idealne. Nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba. Przepraszam, nie chciałabym wam przeszkadzać, ale mam ważną sprawę. Minnesota? Przepraszam, czy ty przypadkiem nie jesteś nowa? Bo nie widziałam cię tutaj wcześniej. Jaką masz sprawę? Cóż, to zabrzmi dosyć dziwnie i pewnie będziesz bardzo zaskoczona, ale mówię zupełnie szczerze, że uwaga, ja, Iluzja, jestem twoją matką i szukam cię, odkąd się urodziłaś. I krótko chciałabym streścić twoją historię. Gdy się urodziłaś, byłaś bardzo słaba. W pewnym momencie nawet ludzie myśleli, że nie przeżyjesz nawet dnia. Ale jakoś się pozbierałaś i... No cóż, nie byłaś tak jak inne źrebaki. Nie chciałaś się bawić, tylko cały czas leżałaś na trawie. Byłaś bardzo słaba i cały czas chciały gdzieś spać. W końcu ludzie stwierdzili, że jednak chyba nie będę dla ciebie dobrą matką i zabrali mnie od ciebie. I zostałaś wychowana w innej stajni. Beze mnie, bez własnej matki. A ja poprzysięgłam sobie, że cię znajdę, bo kocham cię nad życie. I wiedz, że twoja mama o tobie pamiętała. I ci, że cię naprawdę kocha. Wow. To wszystko stało się tak szybko. Ale to może być prawda i... Nie mogę w to uwierzyć. Że to naprawdę możesz być ty. Bo ja w sumie nie znałam mojej matki. I to prawda, że zostałam wychowana przez kogoś innego niż moja mama. Co prawda przez całe życie mi wmawiano, że... To ja jestem twoją mamą. I tak dalej, ale ja wierzyłam, że tak nie jest, bo ta moja matka nie była do mnie zupełnie podobna i wiedziałam w głębi duszy, że mam kogoś innego, że ktoś inny mnie urodził. I kiedy byłam nastolatką, to dowiedziałam się, że zostałam adoptowana. To był dla mnie szok. Naprawdę. To był po prostu dla mnie koszmar. I też poprzysięgłam sobie, że znajdę moją matkę. A tu proszę, ona sama do mnie przyjechała. Chodź tu do mnie. Tak za tobą tęskniłam. Ja też. I tak przy okazji, to przez ten czas, kiedy ciebie nie było, przybyłam tutaj do stajni właśnie, Nadziei, jako już dorosła klacz. I poznałam Teodora, który teraz jest moim mężem, partnerem mojego życia i nie wyobrażam sobie życia bez niego. Skoro już wszystko wiemy, to miło mi się poznać, Iluzjo. Chociaż może powinienem powiedzieć już teściowo? Możesz do mnie mówić po imieniu. Skoro wszystko zostało wyjaśnione, to teraz możemy spędzić ze sobą resztę życia. I mam nadzieję, że doczekam się niedługo jakichś wnuków. Czy może coś tutaj między wami się urodziło, czy tylko na razie związek? Wiecie, ja nic nie narzucam, ale takim moim małym marzeniem zawsze było właśnie zobaczyć, jak moja córka żyje i jeszcze do tego przywitać na świecie źrebaczka. Cóż, jeżeli chodzi o źrebaki, to na razie nie spodziewam się dziecka, ale może niedługo zobaczymy. Ale spokojnie, jak się uda, to na pewno będzie. Jasne, nie każę wam się spieszyć. I widzę, że chyba macie jakąś randkę, więc może na razie nie będę wam przeszkadzać i pójdę do swojego boksu. Później się spotkamy i może pogadamy. Tak? Może tak być? Chyba, że macie czas, bo nie chcę po prostu wam przeszkadzać
jeżeli coś robicie razem. Tak się składa, że dopiero co zaczęliśmy, więc... tak, dziękujemy właśnie, że możesz, że dajesz nam tą możliwość. Także jak my skończymy tutaj tą właśnie naszą randkę, to przyjdziemy do ciebie. Dobra, to nie będę wam jeszcze przeszkadzać. Do zobaczenia później. Ale numer co? Nie spodziewałam się, że spotkam moją matkę. Jestem taka szczęśliwa. Och, dobra, ale na czym to stanęło? Chyba wiem.